Cześć, witajcie. Mamy sobotę. Aktualnie jest koło godziny 10. W szklarni panuje temperatura 22 stopni i wilgotność około 90%, a ja biorę się za rozbieranie namiotu. Namiot ten złożyłem, dla przypomnienia powiem, dla tych osób, które nie widziały moich filmów poprzednio, żeby ograniczyć koszty po prostu. Jako że nie mam aż tak na razie dużo roślin egzotycznych, także postanowiłem rozłożyć namiot z tego względu właśnie, żeby nie ogrzewać całej szklarni, której powierzchnia jest około 20 m2, ale tylko wybrany odcinek szklarni, po prostu myślę, że to wiadomo, zaniżyło koszty minimum 4-krotnie. Także biorę się do pracy. No a tu już materiał po rozbiórce. Generalnie listwy to miałem odpadowe ze stolarni, także je tylko trochę przemalowałem i może się przydadzą na następne sezony. Ja ich nie wyrzucę, ja je schowam. Może w przyszłości na jakiś mały projekt. A ktoś może zapytać, dlaczego nie zrobiłem filmu, jak składałem ten namiocik. No z tego względu, że to się działo w godzinach popołudniowych po pracy, spieszyłem się i po prostu na wariackich papierach. No ale myślę, że może rozbiórka się komuś przyda, a także odwrotną inżynierią, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to sobie w przyszłości złoży taki namiot samemu, jeżeli będzie potrzebny. A no koszty, listwy darmowe. Za plandekę zapłaciłem trochę, bo ona kosztowała 24-26 euro, coś takiego. No, normalnie plandeka kosztuje 6-10 euro, ona miała 4 na 5 metrów, a jeżeli chodzi o jakieś fikuśne takie rzeczy, które to są droższe. No ale to mieszkając gdzieś na zachodzie trzeba się odliczyć przeliczania wszystkiego na złotówki, no ale też jeżeli jest możliwość zaoszczędzenia kilku groszy, czy to są złotówki, czy to są eurasy, no to warto czasami o to powalczyć.